Czyżbyś coś przeskrobał i teraz twój partner albo partnerka nie przyjmuje od ciebie przeprosin? Na tym filmie powiem ci o 5 krokach skutecznych przeprosin oraz o paru błędach, które bardzo często łatwo popełnić, kiedy próbujesz przeprosić drugą osobę. Zapraszam. Oprzyjmy się na przykładzie. Marek mimo wcześniejszych ustaleń nie tylko nie wyjechał po swoją dziewczynę na dworzec po tym, jak wróciła ze służbowej podróży, to jeszcze sam umówił się z kolegami i kiedy Monika przyjechała do domu taksówką, zastała pusty dom. Marek głęboko ją zranił, poczuła, że nie może na nim polegać i już jemu na niej nie zależy. On zdaje sobie sprawę, że tym razem naprawdę przegiął i jest mu bardzo głupio. Pytanie brzmi, w jaki sposób powinien przeprosić Monikę? Oto 5 kroków, które warto użyć, jeśli chcesz kogoś szczerze przeprosić. 1. Zacznij od słowa przepraszam i przyznaj się do tego, co zrobiłeś. Na przykład, skarbie, przepraszam, że po ciebie nie przyjechałem. 2. Przyznaj, że to, co zrobiłeś, było złe i mogło wyrządzić jakąś krzywdę albo przykrość. Na tym etapie nie próbuj się usprawiedliwiać. Wiem, że obiecałem, że przyjadę i bardzo mi głupio, że cię zawiodłem. Teraz wiem, że musiało ci być bardzo przykro. 3. Weź odpowiedzialność za swoje zachowanie i za szkodę, którą wyrządziłeś. Czasami może to być jakaś rekompensata pieniężna nawet, a czasami zwykłe okazanie chęci naprawy sytuacji. Wiem, że przez to wszystko straciłem twoje zaufanie i bardzo chciałbym naprawić to w przyszłości. 4. Powiedz, że żałujesz tego, co zrobiłeś. I 5. Obiecaj, że to się nie powtórzy w przyszłości. Bardzo żałuję, że taka sytuacja w ogóle miała miejsce i obiecuję ci, że następnym razem, kiedy o coś mnie poprosisz, będziesz mogła na mnie liczyć w 100%. Kiedy przeprosiny przyjmą taką formę, będzie dużo większa szansa, że twój partner wybaczy ci to, co zrobiłeś. Dopiero po przeproszeniu drugiej strony, najlepiej właśnie w tych 5 krokach, możesz dodać jakieś dodatkowe usprawiedliwienie, jeśli tylko takie masz. Bardzo złym pomysłem jest używanie słowa ale podczas przeprosin lub usprawiedliwienia swojego zachowania w trakcie przeprosin. Porównaj te dwie wersje. Skarbie, przepraszam, że nie przyjechałem po ciebie, mimo że obiecałem, ale to spotkanie z kolegami było dla mnie naprawdę ważne. Albo przepraszam, że nie przyjechałem, ale ty też nieraz nie dotrzymywałaś obietnicy. Przepraszanie w ten sposób właściwie jest czystą samoobroną, w którą wtrącone słowo przepraszam jest wyłącznie jak różowa kokardka na karabinie. Równie dobrze mógłbyś powiedzieć, wiem, że cię zawiodłem, ale miałem do tego prawo i wcale się tym nie przejmuję. Przynajmniej nie jakoś bardzo. Porównaj to teraz do przykładu, który podałem na początku. Skarbie, przepraszam, że po ciebie nie przyjechałem. Wiem, że obiecałem, że przyjadę i bardzo mi głupio, że cię zawiodłem. Domyślam się, że musiało ci być bardzo przykro. Wiem, że przez to wszystko straciłem twoje zaufanie i bardzo chciałbym to naprawić w przyszłości. Bardzo żałuję, że taka sytuacja w ogóle miała miejsce i obiecuję, że następnym razem, kiedy o coś mnie poprosisz, będziesz mogła na mnie liczyć w 100%. Mam nadzieję, że to wideo było pomocne, natomiast warto pamiętać, że przepraszanie to zaledwie jakiś ułamek całej skutecznej komunikacji, więc jeśli czujesz, że w twoim związku nie jest najlepiej i te kłótnie zdarzają się stosunkowo często, to zachęcam cię do zapoznania z moim 30-dniowym treningiem online Doskonałe Relacje, w którym od zera krok po kroku tłumaczę, w jaki sposób zupełnie wyeliminować kłótnie w związku i podnieść jakość waszej relacji na zupełnie inny poziom. Żeby zobaczyć więcej szczegółów, wejdź na doskonałerelacje.pl. A po więcej filmów jak ten zachęcam do subskrybowania tego kanału. I do zobaczenia. Robert Marchel.